cheddar i ser cheddar. To było coś napisane, że paella z czarnym ryżem, ale to nie jest czarny ryż, to jest... To jest czarny atrament chyba z tego... To jest ośmiornicy atrament chyba, tym jest barwione. Ta typowa hiszpańska kawiarenka, kawiarenki, typowo hiszpańska, klimacik. Drugi dzień wyjazdu, dzisiaj zapraszam Was do Alicante, jedziemy ci. Tak nas tutaj pozamykali, żeby w ogóle z tego naszego apartamentu wyjść. No tu są jakieś raz, dwa, trzy apartamenty. Żeby z tej części naszego apartamentu wyjść, to w ogóle trzeba otworzyć. Kluczy tam mały, mamy cały pęk. Młody się tutaj męczy. Czekaj, Kacperek, to chyba będzie nie ten klucz. A nie wiem, szczerze mówiąc, czy przeszedłem po klatce schodowej, że tak powiem. To jest klatka schodowa. Życzyłbym sobie takie klatki schodowe wszędzie. No jakieś takie ciekawe, nie? Że nawet miło się po klatce schodowej idzie. Spotkaliśmy jakiegoś kotka na naszej drodze. To też jest duża atrakcja, bo my bardzo lubimy kotki i zwierzątka w ogóle. Bardzo przyjazny, bardzo przyjazny. O, ale wiecie co, on, zostawcie go, bo on sobie chce odpoczywać. On sobie tu, tak, on sobie tu w słoneczku leżał. Za każdym razem, wsiadanie za każdym razem do samochodu to jest jakieś piekło jedne. Klimatyzację od razu odpalam, ale naprawdę trzeba parę minut poczekać, żeby się schłodziło. Samochód jest zaparkowany w cieniu. Jest 30, no niby tam prognozy podają 28 o tej porze, no ale jest 31. Jak będziecie w Hiszpanii, no pewnie już to wiecie, ale jak ktoś nie był w Hiszpanii, no to polecam tego, ten sklep. Jest to duży sklep, mają tutaj wszystko. Niestety byliśmy zmuszeni jeszcze dopłacić do tych wakacji, kupić sobie parasol plażowy, bo my tu tak budżetowo generalnie przekalkulowaliśmy, za parasol zapłaciliśmy 18 euro, a 18 euro zapłacilibyśmy jednorazowo za dwa leżaki. Także nam się to zwróci po jednym dniu, bo codziennie gdzieś tam na plaży będziemy na pewno się kąpać w morzu. Witam Was serdecznie, jesteśmy już w Alicante w Hiszpanii. W tym momencie na plaży, taka szybka wrzutka, w zasadzie to no, nie zachowałem tutaj kolejności jakby, ponieważ ten film, który miał być pierwszy z Hiszpanii, będzie po tym filmie, co teraz oglądacie, ale ten film, który teraz oglądacie, możecie potraktować jako takie zawiadomienie dla Was, subskrybenci, że jesteśmy w Hiszpanii, tu będziemy troszkę podróżować, także kilka następnych filmów będzie właśnie z podróży po Hiszpanii. Dzień trzeba zacząć, podróż warto zacząć od wykąpania się, od posiedzenia troszkę na plaży, bo nie doświadczyliśmy tego przez ostatnie 3 lata. Także zapraszam Was na serię filmów z Hiszpanii teraz. Się co czarować, ale jedną z najlepszych atrakcji podróżowania to jest próbowanie lokalnej kuchni, więc no co, to będziemy się mieć. Każdy je, każdy lubi jeść. Mamy tutaj menu. Widzę już tak cenowo, że jest stosunkowo przystępnie. Zamówimy coś hiszpańskiego. Znalazłeś sobie coś? To. Czyli co? To będzie Kacper jadł. Same krewetki? Uwielbia owoce morza. Ja z kolei mam problem, nie za bardzo. Lubię owoców morza. Więc szczerze mówiąc... Mogę? Nie, nie jestem wybredny, po prostu mam problem z jedzeniem owoców morza.
No, ale jeśli chodzi o ceny tapasy 8,59, 7,50, dość przystępnie cenowo. Tutaj mamy coś z ryżem. Nie znam hiszpańskiego, ale to jest coś, to są coś w rodzaju tych paeli, tak? Są paele. Tak, to są paele. Paele też niedrogie. 14, 15. Sałatki też niedrogie. Pasty, nie, tu już nie będziemy, bo tu już wchodzi w takie brytyjskie jedzenie, to już nie dla nas. Ale tu jest ładnie, te budynki nawet takie klimatyczne. Super, no po prostu pięknie. Pełno ludzi, wczoraj nie było ludzi, jak wam mówiłem w poprzednim filmie. Pusto było na mieście, jak wymarłe miasto, to była niedziela. Więc teraz już w sumie spodziewam się, jaki jest powód tego. W niedzielę widocznie nie są tacy rodzinni, że siedzą w domach, nie wychodzą nigdzie. A tam mamy port i plażę. Tu mamy palmy oczywiście. Czas oczekiwania na jedzenie naprawdę bardzo długi. Nie to, żebym narzekał, ale mam nadzieję, że dzięki temu będzie to wszystko świeże i bardzo dobre. Bo czekamy już tutaj dobre pół godziny. I tak jak ja tu obserwuję po innych stolikach, to na przykład obok nas usiedli sobie też. Siedzą już jakieś 10 minut i nawet z menu do nich nie podszedł przez te 10 minut. A wcześniej tu siedzieli inni ludzie. Też coś zamówili. No i zamówili tak gdzieś powiedzmy 10 minut przed nami. Więc czekali jakieś 40 minut i po prostu poszli sobie, bo już stracili cierpliwość. No, no nie powiem, bo mają duży ruch tutaj, więc... Dobra, ja się doczekałem. Ja sobie po prostu patatas zamówiłem. Ziemniaczki, boczek i seder i ser cheddar. Ja wiem, że to nie jest nic takiego jakiegoś wykwintnego, ale to jest to, co ja chciałem zjeść, czyli coś hiszpańskiego chciałem zjeść, a to jest jednak, jakby na to nie patrzeć, jedno z hiszpańskich dań, tak? Jakbyście zapytali, jak to smakuje, no smakuje to po prostu jak ziemniaki z bekonem i serem. Ale jest dobre, mimo wszystko, i jest hiszpańskie. A tu z kolei paella, no bez tego, czy tam paella, paella chyba się mówi. Bez tego oczywiście nie może się obyć. Kacper już nie mógł się doczekać, kiedy zje. On uwielbia takie rzeczy. A ja szczerze mówiąc, do owoców może cienko. Było coś napisane, że paella z czarnym ryżem, ale to nie jest czarny ryż, to jest... To jest czarny atrament z tego... To jest ośmiornicy atrament chyba, tym jest barwione. A jak smakuje? Zaraz, chociaż to nie moje, to spróbuję. Chcesz miszalkę? Mhm. To jest okej. Masz. Mamo, a to co są taki ten orange? Dobrze doprawione, dobry posmak, rybny posmak. Jest okej. A czym się różni kałamarnica od ośmiornicy? Bo ja w sumie to nie wiem. Bo w tym jedzeniu był atrament kałamarnicy, ale ja się przyznaję, że jestem tępy, jeśli chodzi o biologię morską. Nie mam pojęcia, czym się różnią te dwa zwierzęta, ale dowiem się. Ja chyba się za długo zasiedziałem w tej Szkocji. Mam na myśli, że przez 3 lata nie wyjeżdżaliśmy nigdzie ze Szkocji tam. I powiem wam szczerze mówiąc, że odzwyczaiłem się od tego, a raczej zapomniałem to, że w krajach takich jak Hiszpania ludzie żyją sobie tak na spokojnie, na luzie, generalnie się do niczego nie śpieszą. No i wyraz tego odczuliśmy teraz w tej restauracji. Czekaliśmy 40 minut prawie na posiłek, co oczywiście nie jest długim czasem czekania, tylko że my zamówiliśmy dość proste posiłki, to raz, a dwa nie mieli takiego wielkiego ruchu. A widać było, że kelnerzy tam gdzieś tam stoją, ziewają, śmieją się, gadają między sobą, nie za bardzo byli jacyś tacy energiczni. Później zjedliśmy. No było dobre, nie mogę narzekać, jedzenie było dobre. Natomiast później poprosiliśmy o rachunek i dokładnie czekaliśmy ten rachunek 17 minut, bo z zegarkiem na ręku, że tak powiem, sprawdziłem to 17 minut. Słuchajcie, i dlaczego ja to nawiązałem do Szkocji? W Wielkiej Brytanii to mam takie wrażenie, że to wszystko tak sprawnie jakoś idzie. Szybko dostajesz jedzenie, a szczególnie szybko dostajesz rachunek, bo widać, że kelnerom zależy na tym, żeby klient nie uciekł bez płacenia, albo żeby te pieniądze jednak wskoczyły do tej kasy szybko. Tu 17 minut czekania.
No jest to, to, co chciałem tu właśnie spotkać. Taka typowa hiszpańska kawiarenka, kawiarenki. Typowo hiszpańska, klimacik. Ludzi tutaj widać. No widać, że wieczorem zaczyna się życie właśnie tak jak w tego typu krajach. W sumie to ja się nie dziwię, no bo wiadomo, o co chodzi. Jest gorąco w ciągu dnia, to nie dziwię się, że ludzie wychodzą wieczorem. Ale popatrzcie jeszcze raz, jak to wygląda, ten park i ten fikus.